Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałem Wam pokazać taką fajną rzecz, którą dostałem od jednej z widzek. Taki fan art właśnie. Chciałem się podzielić, bo bardzo, bardzo jest to miły taki gest z jej strony. Bardzo mi się podoba. Fajnie, że coś takiego mi wysłała. Bardzo jej za to dziękuję. Oczywiście mowa o Maxi. I tutaj możecie sobie zobaczyć tą pierwszą stronę tej laurki, tego fan artu właśnie. No i potem mamy coś takiego. Proszę bardzo, ja to wam zaraz przeczytam, o co tutaj chodzi. Tak to wygląda, mam nadzieję, że to widać fajnie. No i tutaj tak, tu jest napisane coś takiego. Witam pana milionera. Co pan milioner myślał, że fan art będzie sobie wisiał tak o Maxi? Jako motywująca do dalszej działalności na YouTubie podarowywuję ci go. Macha bratu Frika. Dzięki. Podziękuj mu ode mnie, on wie za co. No, ja też przypuszczam, pewnie za adres, bo to przyszło do mnie pocztą. I pewnie już mnie obgadują, XD. Chciałabym ci jeszcze raz podziękować za motywację do goldmakingu oraz za przekonanie, że tak powiem, do własnej działalności na YouTubie. Bo jak wiecie albo nie wiecie, Maxia również tam YouTubuje, także oczywiście zapraszam Was również do niej. Możecie link do jej kanału znaleźć w opisie tego filmu. Dziękuję. Ciekawe, kiedy pan milioner książkę wyda. Czekamy. No, z tą książką to wiecie, powiedzmy troszkę się przeliczyłem. To znaczy szło mi dobrze, ale problem jest tego typu, że nie za bardzo mam czas i chęci i motywacje, ale może kiedyś, kto wie. No i tutaj jest taki obrazek Goldfreak przed goldmakingiem. Czyli taki ten zielony z pałką, zobaczcie. I tutaj jeszcze jest na dole, pozdrawiam Was tam wszystkich, Maxia. I tutaj jeszcze z tyłu Goldfreak po goldmakingu, czyli już jako taki bogaty. Proszę bardzo, tutaj to jest świetny taki goblin w koronie. Tutaj jeszcze Prospector of Content. Ten mój właśnie taki, no może nie słynny, ale właśnie z Burning Legionu. Codziennie niskie ceny, Biedronka. I gdzie są moje goldy tutaj podpisane Maxia. Także Maxia, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę dużo fanu mi to dało. Bardzo fajny, przepraszam, bardzo fajny rysunek, fanart. Świetna inicjatywa z Twojej strony, fajnie. Fajnie, fajnie ci to wyszło, fajnie mi poprawiłeś humor, dałeś mi motywację. Widzicie, niby taka prosta rzecz, taka laurka, ale musiała to namalować, musiała uzyskać do mnie adres, musiała to iść na pocztę wysłać, więc postarała się bardzo. Dziękuję, Maxie. Dziękuję bardzo, miło to z twojej strony. No i co? Pozdrawiam cię serdecznie, pozdrawiam was wszystkich również. No, także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam również ten fanart się spodobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!